Dobra, słuchajcie, teraz już mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli iść na tą wystawę. Czy ja jeszcze mogę coś wytworzyć, czy już nie mam czym wytwarzać? No ludzie kochane, no nie wierzę, dobra, ale zapiszę sobie chociaż. Nie mam amunicji, nie mam niczego, nie? No ciekawe, czy to pomagało w ogóle? Czy to nie pomagało? Coś czuję, że ja zaraz tutaj zginę i tak. Nie wiem po co to było. On prawdopodobnie też jak się wywalał w tą kulę, to pewnie tam się coś działo, ale... Nie no, fajnie by było coś tutaj, wiecie. Jakieś leczonko, coś. Uhu! No mają rozmach, skurwysyny. Znowu zamknięte. Kto tu wszystko pozamykał? No dokładnie. Założę się, że jakiś szczubek z zamkiem cyfrowym na drzwiach do kibla. Te drzwi ma otworzyć symboliczny gest podczas uroczystości. A konkretnie? Układ luster skupi promienie świetlne na modelu naszego układu słonecznego zawieszonym nad wejściem. Spróbuję to ogarnąć. Układ luster. To jakich luster? Lustro po prawej jest ustawione. Dobra, teraz po lewej. Jest dźwignia. Lustro po lewej stronie nie działa. Coś blokuje mechanizm, przez co lustro nie może się wznieść. Jasne. Czyli wracamy. Nie, to nie dźwignia, dobra. Dobra, czyli trzeba tam wejść. Dobra, wleźliśmy. Z wstępu i czaszka z piszczelami? Zachęcające. Co to za miejsce? Na tej kondygnacji znajduje się system amortyzacji magnetycznej. W każdym pomieszczeniu są ruchome zespoły elektromagnesów. Potraktuję je impulsem elektromagnetycznym. Nie zabije mnie. Miejmy nadzieję, że nie. Co? Czyli może mnie zmiażdżyć waląca się ściana magnesów? Teoretycznie nie powinno się to zdarzyć. To jednak tylko hipoteza. Dobra, co tu? Jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym występują silne pola magnetyczne, użyj szoku na zwojach magnetycznych, by zmienić ich polaryzację. Mhm. Ciekawe, czy ogarnę. Czy szary to ogarnę? To dziwne. Mniejsza o to. Tam czy gdzieś wejść? Biegunowość magnetu. Aha, dobra. Można zmienić jednym impulsem szoku. I to o to chodziło, okej. Gra zapisana. Ja nie mam się czym leczyć, ludzie kochani. Towarzyszu majorze, dotarliście do WGN-u? Tak jakby. Co to znaczy? Że tak jakby już prawie jestem na miejscu. Jestem w komorze amortyzacji magnetycznej. Próbuję otworzyć drzwi wejściowe. Możecie mi w tym jakoś pomóc? Nie mam takich umiejętności. To ej, no nie tak chciałem dajcie zrobić. Dajcie mi spokój. Teraz, żeby mnie coś nie przyczasło, nie? Bo to... Liczyłem tu na jakieś fanty, słuchajcie. Dobra, idzie tu teraz jakoś weź. Hmm.
No jakoś tam trzeba wejść, tylko ja. No nie wierzę, tu jesteś kurwa świr. Dobra, w los. Zapisywanie danych. Znowu o kurde. Skrzydła z głupimi wąsami. Znaczy się szary? Trafiłem go? Kurwa, tylko marnuję amunicję, no. Ale zaraz zginę. No nie mam się czym wyleczyć i... Co ja wam poradzę, no. Dobra, bo już się skończyło. Dobra, jeszcze raz. Za pierwszym razem. Idealnie. Jakieś fanty, słuchajcie, ludzie, no bo przecież... Jak mam tu przeżyć? Kolejne drzwi bez zamka. Oh. Charles, gdzie ten czujnik? Na ścianach nic nie widzę. Ja nie widzę. Ja widzę. Myślałem, że tam idzie bliżej, ale tam nie idzie bliżej. Co tu trzeba zrobić? Czekajcie, ten podgląd. To jest za, nie? To bym chciał to naprawić, tylko... No takich sytuacji nie lubię, wiecie? Takich właśnie nie lubię, żeby... Że typowo nie wiadomo, o co chodzi właśnie. Tu mamy ten mechanizm, nie? Ale... Ja tu mogę.
Przyjdzie dość tam na przykład. Co to da? Ja tu na końcówce życia w ogóle, nie? Cholerę im ten labirynt. System amortyzacji magnetycznej został opracowany przez naukowców z Kijowskiego Uniwersytetu Technicznego. To złożone, kompleksowe urządzenie, samodzielnie dostosowujące konfigurację do okoliczności. Czyli to plan awaryjny na wypadek katastrofy? Między innymi. Jednak służy głównie opracowaniu technologii amortyzacji magnetycznej. System zostanie udoskonalony tutaj, w warunkach ziemskich, a następnie zastosowany w kosmosie. Super. Nauka to potęga, bez wątpienia. Ale dalej musimy się uporać z tymi przeklętymi magnesami. Jak tu to odwrócić te... Dobra. No i pięknie. Za pierwszym razem. Tam jest skrzynka, tylko teraz tak. By nie było jaj. Dobra. Te bezwartościowa. Co tu zrobiliśmy? Wygadacie. Obsługiwaliśmy z kolegą te magnesy. Codziennie się martwiliśmy, że jeśli nie będziemy uważać, to zostaniemy tu uziemieni. Nosiliśmy pokryte gumą spodnie, łykaliśmy tabletki, wykładaliśmy spód kasków w folii. Dobra, idę sobie. Tam musimy wejść, nie? A tu wejdę? Nie wejdę. Dobra. 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 No, no fajnie, tylko teraz gdzie tu jest to do otwierania? Żeby mi tu coś nie zgniotło.
No nie wiem. Co to dało? Tam jest chyba, nie? Tylko teraz tak, jak tam dojść? Ajajajajaj, dobra. Tam jakoś trzeba wskoczyć, uruchomić. Szale, jak tak byś zrobił? Ła, kurde, ale mi się spadnęło. Ja tam wskoczę w ogóle? Dobra, wskoczyłem, aż sam podskoczyłem. Co to da? Nie zgniecie mnie gdzieś tutaj? Gdzie to było? Gdzie była ta tablica? Tam gdzieś, nie? Charles. No i świetnie. Przeciwko doktorowi Sechenowowi. Czemu założył komisję dwa dni przed uruchomieniem kolektywu? Ludzie kochani. Przecież wszystko jest gotowe. Właśnie dlatego, że wszystko jest gotowe. Jak to? Chcesz powiedzieć, że Mołotow i jego komisja chcą ukraść owoce pracy Sechenowa dwa dni przed startem? Owszem. Wywołana przez Pietrowa awaria stanowi doskonały pretekst do wykazania, że dr Sechenow nie nadaje się do nadzorowania zakładu 3826, a zatem i polimeryzacji Związku Radzieckiego. A co szef miał z tym wspólnego? To wszystko wina Pietrowa. To on kazał robotom zrobić z zakładu fabrykę trupów. Obawiam się, że towarzysza Mołotowa nie interesuje liczba ofiar. Tak samo zresztą towarzysza Sechenowa. Co? Co ty wygadujesz, łapo? Szef robi wszystko, żeby naprawić sytuację. Gwoli ścisłości, towarzyszu majorze, to wy robicie wszystko, by naprawić sytuację, nie doktor Sechenow. Ale to on mnie tu przysłał. A dlaczego to zrobił? Pomyślcie o tym logicznie. Towarzysze Sechenow i Mołotow obaj zyskają, jeśli wiadomość o tej okropnej awarii systemu nie rozejdzie się po świecie. Bo nikt by nie uwierzył, że za wszystko jest odpowiedzialnych paru zdrajców. Cały świat by pomyślał, że sowieckie roboty są niebezpieczne. Zgadza się. A jaki należy wyciągnąć z tego wniosek? Tylko taki, że hipotetycznie jak najszybsze zakończenie tego koszmaru leży w osobistym interesie zarówno towarzysza Sechenowa, jak i towarzysza Mołotowa. Nieprawda? Tak. No i co? Jesteśmy świadkami najzwyklejszej walki o władzę. Zamiast zgłosić problem rządowi, by ten wysłał do zakładu 3826... Dobra, skoczyłem tutaj, ale co teraz? ...agresywnych robotów, zatrzymania Pietrowa i rozwiązania problemu, doktor Sechenow robi co w jego mocy, by ukryć tę tragedię przed wszystkimi. Także przed rządem. Tutaj dotarliśmy, ale co nam to daje? Gdzieś dookoła pewnie. Nie
nie mogą tu wysłać wojska, to za dużo ludzi. Ktoś mógłby przekazać tajne informacje wrogowi i koniec. Ale do zakładu trafiliby wyłącznie rzetelni ludzie, na przykład oddział Argentum, który jest lojalny wobec Seczenowa. Z pomocą robotów bojowych przywróciliby porządek w mgnieniu oka. Chyba nie muszę wam tego wyjaśniać. Ale to znaczy... Pierwszym razem. Nie rozumiem tego. Czemu to musi być takie skomplikowane? Ponieważ doktor Seczenow nie może wezwać wojska ani robotów bojowych bez upoważnienia ze strony Politbiura. Wręcz przeciwnie, stara się nie dopuścić, by rząd o czymkolwiek się dowiedział. Jak sądzicie, dlaczego? Bo jego wrogowie mogliby mu odebrać kolektyw? Skoro wszystko jest gotowe, całym projektem może kierować byle urzęda. Zgadza się. Wszystko gotowe. Wystarczy naprawić awarię i nacisnąć przycisk. Geniusze, twórcy i inżynierowie zrobili już swoje. Pozostało jedynie cieszyć się owocami ich pracy. A więc towarzysz Mołotow chce wsadzić doktora Seczenowa za kratki za to, co tu się stało, bo chce przejąć zakład? A dokładniej, chce prowadzić kolektyw. Ale jak? W kolektywie wszyscy będą równi. Niektórzy będą równiejsi od innych. Teraz mamy tak, a mamy w ogóle trzy promienie z tego wyjść muszą. Czemu to idzie do góry? Szkoda, że tego tak nie idzie zamieniać, nie? To nic nie daje. Ajajajaj. Nie, no to musi być. Bo tak to pójdzie tylko... No właśnie, tak. To nic nie zmienia. Nic nie zmienia. To nic nie zmienia. Ej, a właśnie, zmienimy niebieski. Szary, widzisz, jak pomyślisz, to... Nie, wiem, że wysocy rangą członkowie partii będą mieli w kolektywie więcej władzy niż zwykli obywatele, ale to normalne, no bo ktoś musi podejmować ważne decyzje. Tak? A dlaczego? No bo ktoś musi być odpowiedzialny za ich realizację. Nie może być tak, że wszyscy odpowiadają za wszystko, bo wszyscy znaczy nikt. Kiedy wszyscy mają wspólne zadanie, nikt nic nie robi. Więc ktoś musi być za to odpowiedzialny. Gdyby cały świat debatował nad decyzjami, nikt nic by nie zrobił. Cały czas tylko by gadali. Tak sądzicie? Że cały świat bez końca omawiałby istotne decyzje? Przecież kolektyw jest umysłem zbiorowym. Gdy tylko cała ludzkość się w nim połączy, każdy będzie natychmiast wiedział, co pozostali chcą wyrazić. I w tym wspólnym kolektywie odpowiedzialność będzie się brała nie ze strachu przed karą, a ze świadomości potrzeby. A czy ktoś osiągnął taki poziom świadomości nawet tutaj, w ZSRR? My nie jesteśmy idealni, a co dopiero reszta świata? Macie rację. Świat może nie być gotowy na uruchomienie kolektywu. Przywódcy Związku Radzieckiego to rozumieją. Dlatego właśnie urzędnicy partyjni będą mieli szczególne upoważnienia w kolektywie. I co w tym złego? Przecież zawsze tak było. Czyżby? A może zawsze mieliśmy jednego niekwestionowanego przywódcę, no nie, który jak władca marionetek kontroluje Politbiuro, Rady Ministrów i całą resztę? Chcesz powiedzieć, że w kolektywie będzie jeden przywódca? Chcę powiedzieć, że ludzie będą podłączeni do kolektywu poprzez interfejs nerwowy. Urządzeniem myśl? Wszyscy to wiedzą. Urządzenie myśl to wersja dla zwykłych obywateli. Osoby na uprzywilejowanych stanowiskach otrzymają specjalne, wygrawerowane urządzenia, które zapewnią im wyższą pozycję w sieci. A więc nawet przywódcy będą równi. To
To chyba dobrze. Nie doletę tam, jak nic. Ale kolektyw można uruchomić wyłącznie za pomocą interfejsu Alfa. Jest on konieczny nawet do nadawania komuś specjalnych upoważnień. A więc teraz interfejs Alfa należy do doktora Sechenowa, a towarzysz Mołotow chce go wywalić z zakładu, żeby przywłaszczyć sobie interfejs? Właśnie. Ludzie, którzy zginęli wskutek zdrady Pietrowa, nie interesują towarzysza Mołotowa w najmniejszym stopniu. On chce tylko przejąć kontrolę nad kolektywem. To dlatego. Może jednak bym to przeskoczył? A niech to skwary. Nigdy go nie lubiłem, bo ciągle narzeka na Sechenowa. Ale nie spodziewałem się po nim czegoś takiego. Musimy się pośpieszyć. Mhm. Łatwo ci mówić. Kurwa, nie tak. No nie, no nie doletę. Kurde, jak tutaj to przejść? Tutaj teraz przeskoczę. Tam przeskoczę. Ciekawy jestem, czy tam przeskoczę. Nie chcę, kurde, wskoczyć tak, żebym... Ja zapisuję grę. No na takim fuksie tu niektóre rzeczy robię, że coś niesamowitego, nie? Dobra, trochę się uleczę. Dobra, gdzie tu jest znowu? A tu jest, dobra. To przez to wszystko jest zablokowane? Co za zwariowane miejsce. Moglibyście wyjść na powierzchnię razem z lustrem. I tu się zgadzam. Chyba prędzej umrę ze starości, niż wyjdę tą samą drogą. Zobaczcie, za pierwszym razem. No dalej, bo się... O kurde, panie Jake'u. Czy dostaliście się już do WGN-u, towarzyszu majorze? No i piękny odcineczek, słuchajcie. Kontor z komisją rządową opuścił Moskwę. Lada chwila tu wylądują. Ale jeszcze nie wylądowali, mam czas. Dajcie mi pracować w spokoju. A, otworzyło się. Powinienem zgłosić doktorowi Sechenowowi, że jego prośby... Jezus Maria, jaki odcinek długi. I przy okazji powiedz mu, jak uciekłeś przed robotami na stacji, zamiast mi pomóc. Towarzyszu majorze, nie jestem żołnierzem. Pracuję umysłowo, nie fizycznie. Radzenie sobie z robotami to wasza specjalność. Jedyne co robisz, to zawracasz mi głowę gadaniem, marnując mój czas i spowalniając misję. Dobra, słuchajcie. Dobry odcinek. Taki nudny trochę, nie? No, ale tak myślałem. Trochę się wyjaśniło fabularnie, bo tam co je gadali. Ale dobra, na tym kończymy i lecimy dalej, słuchajcie. Bye.